W ostatnich dniach ogłoszono już oficjalnie, że były prowadzone negocjacje na temat pojedynku Pawła Kołodzieja ze Stevem Hereliusem. Na razie jest mowa o takim wstępnym porozumieniu. Jak daleka droga prowadzi od tego wstępnego porozumienia do ewentualnego sygnowania kontraktów? To znaczy myśmy rzeczywiście przez prawie 2 miesiące negocjowali z grupą panów Akaris, czyli największego francuskiego promotora. I doszliśmy do porozumienia, tylko że nie podpisaliśmy jeszcze kontraktu z prostej przyczyny, że sami szukamy jeszcze po prostu w Polsce miejsca, gdzie ta walka by się mogła odbyć. Tam planujemy tą walkę na pierwszą sobotę marca. I że tak powiem, od strony sportowej wszystko dopięte, teraz jeszcze nie jest do końca wszystko dopięte od strony finansowej, bo powiedzmy sobie szczerze, zaprosić do Polski niepokonanego, zaprosić do Polski aktualnego mistrza świata, nawet w wersji interim, ale to, że tak powiem, finansowo jest traktowane tak samo jak pełny tytuł, na walkę z niepokonanym zawodnikiem, tak jak Paweł Kołodziej, który jest już na całym świecie znany z tego, że się bardzo, bardzo z nim wygodnie boksuje. To jest bardzo kosztowna impreza. Krótko mówiąc, ta walka jest piekielnie droga i musimy, że tak powiem, dopiąć budżet od strony finansowej. Czyli w tym momencie pieniądze są jedyną jakby przeszkodą, którą trzeba pokonać. Jeśli te pieniądze się znajdą, to walka mistrzowska Pawła będzie. Tak jest, dokładnie taka jest sytuacja. Jak się ma jeszcze sytuacja ewentualnej walki Pawła Kołodzieja o mistrzostwo świata, to tymczasowe WBA do Guillermo Jonesa, który jest tym mistrzem pełnoprawnym? On teoretycznie miał przejść do wagi ciężkiej, zostaje w wadze cruiser, czy po ewentualnej wygranej będzie walka z Guillermo Jonesem? To jest bardzo skomplikowana sytuacja, szczególnie w federacji WBA. No, te tytuły się niestety mnożą coraz bardziej i odpowiadając na konkretnie na pytanie, bycie mistrzem świata w wersji interim nie obliguje ani tego mistrza, ani mistrza interim do walki z mistrzem. Czyli krótko mówiąc, nie ma żadnych obligacji. No, Guillermo Jones miał przejść do wagi ciężkiej, nie przeszedł, ponieważ liczy na to, że dostanie ofertę udziału w Super Six. Na dzień dzisiejszy z informacji, które mam, takiej oferty nie dostanie, ale w boksie wszystko jest zmienne i płynne. Więc jeżeli się okaże, że nie dostanie, to pewnie przejdzie do kategorii ciężkiej. I w tym momencie ten zawodnik, który będzie wcześniej, że tak powiem, dzierżył pas mistrza tymczasowego, staje się pełnym mistrzem. No właśnie, jeszcze a propos Super Six, bo cruiser to jest taka kategoria bardzo europejska w tym momencie. I czy ewentualne zwycięstwo Pawła Kołodzieja nie dawałoby mu też szans na start w takim turnieju? Prawdopodobnie tak, ale z całą pewnością tak, gdyby był pełnym mistrzem, ponieważ problem jest taki, że na przykład Federacja WBC, która bardzo w ogóle niechętnie zgadza się na walki unifikacyjne, czyli o walki, żeby podczas jednej walki stawką był więcej niż jeden pas, oczywiście mówię o tych największych federacjach, Federacja WBC nie zgadza się na unifikację z tytułami tymczasowymi, więc tu jest problem. Paweł Kołodziej to bez wątpienia taki zawodnik, który w tym roku najbardziej wyskoczył, bo to był rok Krzysztofa Udarczyka, Rafała Jackiewicza, któremu niestety nie udało się zdobyć tytułu, no i Paweł Kołodzieja. Widać w tym zawodniku zmianę. Jeśli chodzi o karierę Pawła, myśmy dokładnie kilka lat czekali, twierdząc, że ma naprawdę w sobie duży potencjał, czy nawet wielki potencjał. W wielu walkach tego niestety nie było widać, ale byliśmy bardzo cierpliwi i od kilku walk, trzeba powiedzieć, że z walki na walkę Paweł się bardzo, bardzo rozwija. Biorąc pod uwagę jeszcze jego doskonałe warunki fizyczne, myślę, że naprawdę jest zawodnikiem ze ścisłej czołówki i właśnie robimy, co możemy, żeby doprowadzić go do walki o tytuł. Takim aspektem, o którym się dyskutowało w kontekście Pawła Kołodzieja, to była zawsze jego psychika. Mówiłeś, że ma słabą psychikę, że nie wytrzymuje tego napięcia, jeśli chodzi o walki. Ostatnio z tym było dobrze, oprócz tego występu w Krynicy. Czy już na tym polu jest u Pawła poprawa, czy to był po prostu taki wypadek przy pracy, ten występ w Krynicy? Ja myślę, że generalnie naprawdę w ostatnich pojedynkach Paweł z walki na walkę boksuje lepiej i to są bardzo takie według mnie widoczne gołym okiem zmiany. Ja szczerze mówiąc w Krynicy nic tam bardzo słabego w tej walce nie widziałem, może nie toczyła się w sposób doskonały dla Pawła, ale skutecznie i efektownie w końcu Paweł tę walkę wygrał. Natomiast co będzie w przyszłości, ciężko powiedzieć. No, ludzka psychika każdego z nas jest tak skomplikowana, że w sytuacji stresowej, w sytuacji wielkiego spięcia, nie zawsze wiemy, jak się zachowujemy. Czyli na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, że czekamy na ewentualne pieniądze. Czekamy na pieniądze. Jeśli te pieniądze się znajdą, będzie walka, to będzie oddzielny main event. Nie tak jak ostatnio było pisane, połączony main event z walkami Krzysztofa Udarczyka. Nie, jestem po rozmowach ze stacją Polsat, z panem dyrektorem Marianem Kmitą, który jest tutaj decydentem w tych sprawach.
i pan dyrektor Kmita zadecydował, że wszystkie trzy walki, czyli Włodarczyk, Adamek i Kołodziej, odbędą się na trzech różnych galach.